Narzędzia do zaciskania złączy Andersena. No cóż, przede wszystkim oryginalne narzędzie firmy Andersen PowerPole, które w Wielkiej Brytanii kosztuje 166 funtów. 166 funtów. Bardzo otrzeźwiająca cena. Nie kupiłem. Pewno mało kto kupił. Amerykanie mają dostęp do czegoś takiego, co się nazywa tri-crimp. Wygląda identycznie, praktycznie kosztuje 45 dolarów. No tak, ale przesyłka ze Stanów 30, do tego VAT. No i tak wyjdzie przynajmniej dwa razy taniej niż oryginalne narzędzie firmy Andersen PowerPole, ale w dalszym ciągu za dużo. Jeszcze można TC1 kupić. Bardzo podobne narzędzie, równie skuteczne. Tańsze o 10 dolarów od tri-crimpa. Do tri-crimpa można dokupić dodatkowe szczęki, używać można do zaciskania na przykład złączy koncentrycznych. No wszystko fajnie, ale te pieniążki. Zejdźmy na ziemię, przejdźmy do narzędzi budżetowych. To, co leży przede mną na stole, to jest chyba najtańsza zaciskarka, jaką znalazłem. To jest zaciskarka, którą kupiłem kilka lat temu za jakieś 20 zł. 20 zł. I okazało się być dobre do złączy Andersena o obciążalności 45 oraz 30 amperów. 15 też można zacisnąć pod jednym wszakże warunkiem, że będzie ona zaciskana na kablu przynajmniej 1,5 mm kwadrat. Znaczy 1,5 mm kwadrat, bo więcej i tak nie wejdzie w tamtą rurkę. Spójrzcie. To jest narzędzie, które spełnia zadania. Ja je kupiłem myśląc, że będzie dobre do zaciskania motoryzacyjnych końcówek, tych tam wsówek. No ale tutaj jest dziubek taki. Tu zaciskamy 45, tu 30 i 15 ewentualnie. I ten dziubek musi trafiać w szew tej rurki zaciskowej. Teraz tak, tu można jeszcze zaciskać cienkie rureczki, tu. I tu w tym miejscu można zaciskać jeszcze trochę grubsze rureczki, takie rureczki, które po prostu pełnią rolę taką samą, jak kiedyś się pobielało końcówki przewodów, żeby śrubka, jak się do kostki włożyło, żeby śrubka nie rozwalała linki. No dzisiaj się zakłada takie rurki i to jest chyba rozwiązanie o wiele lepsze. Najtańsze narzędzie, jakie mam. Tyle tylko, że nie dawało mi gwarancji montażu złączy 15-amperowych, najpowszechniej przeze mnie stosowanych. W związku z powyższym zakupiłem narzędzie. To. Przyszło do mnie w takim pięknym pokrowcu i z dodatkowymi szczękami. Tu się wymienia szczęki przy pomocy tego wkrętaka typu Hex, czyli imbusa normalnego. I tu jest magazyn szczęk i jest narzędzie. Dałem za to narzędzie niecałe 16 funtów. 15,98, niecałe 16 funtów, czyli w porównaniu z oryginalnym narzędziem firmy Andersen PowerPole, to po prostu porównania nie widać. Widać. Narzędzie nazywa się JX1601. No trzeba przyznać, że inżynierowie to są poeci, jednak potrafią nadać piękne nazwy narzędziom, prawda? Tutaj zaciskam 45, 30, no to do 15 się nie nadaje niestety, bo też jest za duże troszeczkę. No gdyby ta 15 była zaciskana, zakuwana na kablu 1,5 mm kwadrat, być może, być może. Czym się różnią szczęki tego narzędzia?
od szczęk narzędzia do zaciskania motoryzacyjnych konektorków. No, dość zasadniczo się różni tym. Mianowicie tu mam szczęki do zaciskania tego narzędzia, do zaciskania motoryzacyjnych konektorków. Spójrzcie. Te motoryzacyjne konektorki mają jakby dwa rozmiary. Widać? Tu jest wymiar większy, a z tej strony jest wymiar mniejszy. Dlaczego? No bo tu musi być zaciśnięty przewód goły, a tu musi być zaciśnięty przewód z izolacją. Dlatego. Nie bardzo to się nadaje do zaciskania złącz Andersena. Próbowałem. Działają. Ale to nie to. Do tego narzędzia również można. Dostałem te szczęki. To są szczęki służące do zaciskania konektorów izolowanych. I takie, które od razu mają izolację założoną. I żeby tej izolacji nie zniszczyć, to one, te szczęki są troszeczkę inne. Czyli dostałem te szczęki do tego narzędzia. I dostałem te szczęki. No dobrze. Ale to nie jest JX1601, prawda? No nie jest. Ale szczęki pasują. Tymi zaciskam 15 i tymi można kupę różnych tulejek zacisnąć. To narzędzie, które w tej chwili trzymam w ręku, kupiłem z takimi szczękami. Z nadzieją na to, że zacisną mi w tym najmniejszych szczękach, że mi zacisną złącza Goldpin stosowane w komputerach i nie tylko, zresztą dość powszechnie. Okazuje się, że nie, że złącze Goldpin, zwane czasami Dipon, żeby zacisnąć, to trzeba mieć jeszcze inne narzędzie. Tu musi być, proszę, 0,25 mm2, 0,5,1. Tu, w tych najmniejszych zaciska się złącze Dipon. Wiecie, jaka jest ciekawostka związana z tym narzędziem? Tu też pasują szczęki od JX1601. Tą nazwę możecie zapamiętać. SN28B. Jak chcecie zaciskać złącza Diponta za cenę mniejszą niż zaciskarka za 250 zł, bo tyle kosztuje w TME zaciskarka do tamtych złączy. Nazywa się PA09 bodajże. Bardzo fajne narzędzie, miałem przyjemność użyć go raz, ale za te pieniądze to nie. To kosztuje wielokrotnie mniej. Poniżej 10 funtów u pana Chińczyka przyszło do mnie. Jakieś 8 chyba funtów z dostawą do domu. No, warto. Reasumując, narzędzia budżetowe. JX1601 z kompletem szczęk. Uwaga, jest sprzedawany z różnymi kompletami szczęk. Albo jeszcze bardziej budżetowe. Nawet nie wiem, jak się ono nazywa, to narzędzie. Tnie i zagniata parę rodzajów tulejek i kosztuje około 20 zł. Tu w Anglii od 5 funtów zaczyna się, potrafią wołać za to ponad 20 również. No, no cóż, wolny rynek. Kupiłem sobie miernik mocy i prądu, który pozwala sprawdzić, jaki pobór ma urządzenie, i zacisnę złącza Andersena na tym przewodzie, żebym mógł korzystać z tego przewodu, z tego miernika w każdych warunkach, bo skoro złącza Andersena wszędzie, to i tutaj również. Jak widać, nierównej długości są przewody, trzeba je obciąć na równo. Pora odizolować na długości około 7, góra 8 mm przewody. Bardzo fajne są te szybce do odizolowywania. Jakby ktoś gdzieś sobie je znalazł,
u pana Chińczyka, to niech sobie kupi, bo warto. I teraz tak, czerwony do czerwonego, jak widać kapturek dolny, mały jest na dole, w związku z powyższym muszą iść, na dół musi iść ten pazurek, który tu widać, i czyli cała zabawa musi się zmieścić w ten sposób. Z całej siły, nie żałujemy pary, śniadanie jest zjedzone, obiad też jest zaciśnięte. Pojedyncze włoski nieładnie, jakieś pojedyncze włoski. Tym niemniej jest to zaciśnięcie bardzo prawidłowe na tym czerwonym kabelku. Pora zająć się kabelkiem czarnym, czyli znowuż leciutko ściskamy policzki. Trzeba założyć to porządnie na przewód. Może tym razem po prostu przyjrzę się dokładniej, żeby czasami jakiś włosek nie wypadł, bo będzie przeszkadzał, prawda? I teraz pora na zagniecenie. Jako rzekłem, solidnie na całej długości trzeba to zagnieść. O, są zagniecione. Może najpierw trzeba się pozbyć nadmiaru włosków, bo nie daj Boże, wyjdą, dotkną do drugiej strony i będą robić zwarcie. Nawet nie pamiętam, nie wiem w tej chwili, z której strony ja to robiłem, ale dobrze. Czerwone i czarne. Pychamy. Kliknięcie było? Było. Blaszki weszły do końca? Weszły. Strona ta, prawa, czyli strona, do której podłączamy obciążenie, zakuta. Te szczęki akurat są o symbolu JX2546. Znakomicie pasują do zarówno styków 45-amperowych, jak i do 30-amperowych. 45-amperowe styki trzeba zagnieść w szczękach opisanych jako 4 mm kwadratowe, a 30 jako 2,5. No dobrze, jak już powiedziałem, trzeba, a i to jest bardzo porządne narzędzie, bo to jest narzędzie, które jest zatrzaskowe i jest z przekładnią. Wierzcie mi, że to naprawdę znakomicie ułatwia pracę. To, że jest przekładnia, to potrafi zagnieść bardzo porządnie, dużo lepiej niż narzędzie za 20 zł. Starannie trzeba ułożyć. No właśnie. Jest tu problem z tym starannie czasami. Starannie trzeba ułożyć w szczękach, bo to jeszcze trzeba pamiętać o orientacji, że to musi być tu płaskie, równoległe, żeby ładnie potem się układało w obudowie, prawda? No dobra, jest. Tu jest bez żadnych kombinacji. Poszło siła razy gwałt. Spójrzcie, to jest zgniecione w jasną cholerę. Jeszcze jako, że te szczęki są ciutkie za wąskie, to trzeba tu popraweczkę drobną zrobić. Jest. Pora na przewód czarny. Ta sama droga. Jest. Dogniecione. Super. Te szczęki znakomicie nadają się do zagniatania, jak już powiedziałem, tych. No, trochę się wygięło. Byłem nieostrożny. Znakomicie nadają się do zagniatania zacisków styków zarówno 45, jak i 30-amperowych.
do zacisków 15-amperowych trzeba jednak zastosować zupełnie inne szczęki, które się nazywają JX1601, tak samo jak narzędzie, kreska 06. JX1601, kreska 06. Mój miernik dostał połączenie ze światem, prawda? Pora sprawdzić, czy działa. Zasilacz od starego komputera przerobiony przeze mnie do celów warsztatowych, czyli dołożone zaciski, tu tam wyjście gniazdko 5V i tu jest założone gniazdo Andersena, złącze Andersena. Miernik mocy w szereg podłączone jako obciążenie, radiostacja UKF-owa. Oczywiście antena musi być, bo inaczej przy nadawaniu mogłoby się coś zepsuć. No tuż co, trzymamy kciuki. Zaświeciło, zadziałało. O, do góry nogami mam. No trudno, za krótki kabelek. I coż tu jest? 11,2V, czyli nie za dużo. Prądu idzie maluczko, co? No to trzeba coś nadać. Kubuś gamoniu. Tak. Zobaczymy, czy miernik nie wybuchł. Źródło, czyli zasilacz. Obciążenie, czyli radiostacja. Tak powinno być. Dobra, nie wybuchło. Jest. 0,23 ampera. Czyli 2,5 W około. Przy nadawaniu, jak widać, 1,7 ampera. Dobra. Miernik działa i przy okazji okazało się, że jest odporny na moją głupotę. Bardzo mnie to cieszy. Styk zamontowany w imadle pionowo u góry. Przygotowane materiały i narzędzia. Nie zlutujemy czegoś takiego zwykłą lutownicą stosowaną na ogół do elektroniki, ale można zastosować palnik. Co to jest za palnik, ten, który trzymam w ręku? To jest palnik, który jest używany przez kucharzy do przyrządzania crème brûlée, takiego deseru francuskiego. Palnik za parę groszy. Klafonia już się rozpuściła. O! Teraz cyna napełnia się naczyniem mniej więcej do połowy cyną. Przepraszam, pamiętajmy o orientacji. Musi być z odpowiedniej strony. I jak widać, starczy podgrzać. I przewód jest zlutowany. Przewód jest, końcówka jest przylutowana. Ubrudziło się kalafonią, wypłynęło. Kalafonię najlepiej zmyjemy octanem butylu, ale to jest trudno dostępna substancja w warunkach domowych. Za to w warunkach domowych można zastosować dowolne perfumy, gdyż są one na spirytusie po prostu. Ja wezmę mój płyn po goleniu i nasączę chusteczkę i spróbuję to domyć. To nie idzie łatwo, bo kalafonia jest dosyć oporna, ale w spirytusie się rozpuszcza. O, jaki zapach. W spirytusie się rozpuszcza i można mieć piękne, czyściutkie styki. Proszę bardzo. Styk już jest czyściutki. Tutaj jeszcze jest odrobinka, ale To jest nieważne, styk. W ten sam sposób zlutuję drugi przewód i będę miał porządnie zarobione, zakute styki bez specjalistycznych narzędzi. Jestem pod zaprzyjaźnionym warsztatem ciężarówkowym,
ludzie, którzy naprawiają nasze ciężarówki, którymi jeżdżę, mają taką ładną maszynkę, to się nazywa zaciskarka do dużych tulej i to działa tak. Że zagniata idealnie w przekroju na kształt literki U. W związku z powyższym to trzyma naprawdę bardzo solidnie. Wszystkie złącza Andersena w naszych ciężarówkach zagniecone są tą maszynką. Na zagniecione, zakute końcóweczki mojego kabla założyłem węże termokurczliwe. Mówiłem, żeby ich nie zakładać. Prawdę mówiłem. Nie zakładać wtedy, kiedy będą ograniczały ruch styków w budowie. Tu jak widać nie robią tego. W związku z powyższym założenie węży termokurczliwych skutkuje tym, że zmniejszam próg sztywności pomiędzy stykiem a kablem, czyli działam na rzecz trwałości kabla. Dobrze, styk ujemny zaskoczył, dodatni też, kabelek gotowy.